To właśnie w tym budynku była z telewizją rozpoznać, czy w tym domu straszy. To jest budynek dawnej milicji, późniejszej też naszej milicji i dziś ten budynek stoi pusty. Jednak do dziś ludzie twierdzili, że tutaj jest jakiś duch. No więc pojechałam z nimi, by stwierdzić, czy tak faktycznie jest. A weszliśmy do środka i okazuje się, że jak połączyłam się, weszłam do pokoju, skoncentrowałam i niemalże natychmiast połączyłam się z jakąś postacią, która była, wiesz, w takim oficerskim, ale nie współczesnym i stroju. Bardziej mi wyglądał na bardzo, bardzo wczesny okres. I to tak, no trudno mi je zdefiniować, musiałabym zobaczyć, obejrzeć mundury wojskowe odpowiedniego okresu, żeby powiedzieć, z jakiego to jest czasu. W każdym razie na pewno nie pierwsza, nie druga wojna światowa, tylko to jeszcze jakoś tak pomiędzy pierwszą a drugą wojną światową. Jak weszłam do tego i zobaczyłam tego ducha, to on siedział taki niemrawy, taki wtulony, wkulony, tak jak miał człowiek, jakby się pomieszczenie, wiesz, nie oglądało. Że się nie ogrzewało i jest zimno, nie byłoby ciepła ani węgla, jest zimno. I odbierał ludziom życie. Zrozumiałam, że ten człowiek odbierał mi życie poprzez rozstrzelanie, prześladowanie. On to tak mi wyraźnie pokazał, że miał władzę i mógł decydować o czyimś życiu. I tak było ciekawie, że ten duch wręcz udostępnił mi swoje emocje. Odbierałam jego zmysłami, jego odczuciami i to się uwidaczniało poprzez moje zachowanie. To jest tak, jakbym ja próbowała interpretować czy jakąś scenę, jakąś, jak aktor na scenie, coś musi pokazać wszystko z detalami. No szokujące było to, że ten duch powiedział, że cierpi, że nie może stąd odejść i też między innymi między tą sceną pokazał mi wiele ciekawych obrazów takich, między innymi w tej scenie z katem. Jeden z najważniejszych elementów była postać starszej kobiety, krępej, no na pewno po 50, którą on skazał, być może, i to dziwne, bo wyczułam, że on miał jakieś więzi emocjonalne z tą kobietą. Albo to była jego sąsiadka, albo znajoma, albo członek rodziny. I on po prostu tej kobiety, ta kobieta mu najbardziej jakby w tym usprawiedliwianiu się przejawiała, przewijał się ten obraz. Między innymi też pokazał mi, co oni jeszcze oprócz tego robili, że te ciała były biorane na samochód, wywożone jakimś samochodem gdzieś poza obszar terenu. Nie mogę zdefiniować jak, ale w każdym razie prosto, wychodząc tą właśnie, tym wyjściem gdzieś prosto i dalej na lewo. Co było ciekawe też w tym mężczyźnie, że on sobie zdał sprawę z tego, że jest teraz bezradny, że nie wie, co ma zrobić, żeby uwolnić się, żeby wyjść poza tego budynku. On się czuł zagrożony. On zresztą nawet wyczuwał, że idą po niego, że przyszła na niego jakaś sprawiedliwość, jakby przyszli po niego, jego teraz posądzić. I on się bał tej odpowiedzialności, te jego emocje lękowe przed tym, że idą po mnie i mnie zabiorą. Ja sobie wyobrażam te emocje, bo jednocześnie ktoś, kto był prześladowany, czuł, że jest śledzony, prawda, i że lada moment zapukają drzwi i wejdą, tak jak w czasie wojny gestapowcy też, prawda. Więc ten lęk jego zmysłami, jego bodźcami również odbierała. Niesamowite było, jak żywe były te interpretacje jego losu, jego ostatnich chwil, jak nie bał się przyznać, że on sprawił wielu ludziom, że on stał się katem. Nie bał się przyznać, że decydował o większości życia innych. I wiedziałam, że nieważne, czy to było prawdziwe, czy nie, on to robił. I robił też z przekroczeniem jakby tych granic przyzwoitości. Czyli gdzieś przekroczył granicę, zaczął to robić jakby to z własnej inicjatywy. I to go najbardziej bolało. I że czuł się odpowiedzialny za to, że on już przedobrzył. Wiedział, że przedobrzył.
Więc postać ta była niewielka, to przynajmniej tak z siedzenia można było wywnioskować, krępawa, jakby do mocno przystrzyżona, wyglądała tak jak prawie jak łysa. No i wkulona, wkulona i ten charakterystyczny, ten najbardziej zdumiewający, porażający mnie, to był widok tego oficerskiego munduru, którego ja nie znałam nawet, jak to się mówi, z historii naszej, z II wojny światowej. Nie znałam się historii obecnej, czyli powojennej. Więc to musiał być okres jeszcze sięgający od II wojny światowej. Tak wyglądają schody, no, na których niestety duch miał prawo się przemieszczać i miał prawo być słyszalny. Jeżeli ja tymi schodami weszłam na górę do pokoju, stwierdziłam, że to jest pokój tego oficera. On tam siedział, tam pracował. I te schody troszeczkę w innym odcieniu, te same. I to jeszcze wyżej już nieco. Zdążyłam wejść tylko do jednego pomieszczenia i w tym pomieszczeniu odebrałam bardzo, bardzo silne sygnały. To jest zejście do dołu, do piwnicy, czyli do miejsca też, gdzie zdaje się nawet były te sale tortur i te cele, w których przetrzymywano więźniów. Było ciemno, więc każdy detal był istotny dla nas. To obejście było zamknięte, my wychodziliśmy tym. Więc nie wykluczone, że to jest wyjście od strony bocznej. Teraz ono chyba jest nawet, można przypuszczać, że on jest widoczny na jednym z wcześniejszych obrazów był. Często zdjęcia niedoświetlone, ciemne. To jest ten pokój, tak. Ja chodziłam do ścian, dotykałam, zbliżałam się nawet do ścian, od razu natychmiast pojawił się obraz, on się pojawił niemalże w tej części, tam jest wyjście obok, do następnego pomieszczenia, w którym ja ustawiłam kamerę, by sprawdzić, czy coś się działo. To pomieszczenie jest oświetlone, a to już jest ciemne. I po prostu mogło być jakieś miejsce przetrzymania kogoś pojedynczo w ciemnościach, może tam też może tu dokumenty było trzymać. Trudno mi sprzewidzieć, to już ci, co pracowali w tym budynku, policjanci powinni widzieć, jaki był ten. To jest pomieszczenie właśnie to, w którym ja byłam i tu na tym pomieszczeniu właśnie ustawiłam kamerę, kamera nagrywała sygnały, sprawdzała jakim czym żyje duch, czy ten dom jest nawiedzony, czy...